końcu nadszedł dzień koszenia pallasa, czyli ostatniej pszenicy przeznaczonej na materiał siewny. Kilka uwag już mam i mogę wam zdradzić, co mi ojciec powiedział, że tak, przede wszystkim bardzo gęsta, wysoka, troszeczkę regulacja mogła być większa, znaczy na pewno mogła być większa regulacja, ponieważ mocniejsza. Jo, no, prawie pełna przyczepa, a ja z E i to 4. O, czyli na pewno trzeba ją na przyszłość mocniej regulować. Takie jest moje zdanie, tu dawałem chyba 0,8 antywylegacza i 0,3, tak mi się wydaje, Trinexa paku. No jest wysoka i w miejscach, gdzie taka była naprawdę fest, poprzewracała się. Są takie tam gniazda, ale to więcej z tamtej strony, od takich strony chłąk, od strony takich chłąk, takich miejsc torfowych. Tam była w ogóle petarda, no i się położyła i musiała to zrobić już wcześniej, ponieważ nawet zaczęła rosnąć, więc no na pewno to było wcześniej już, ale tam była naprawdę mega gęsta, no i takich miejsc nie ma dużo, to jest tam dosłownie takie tam malutkie gniazdeczka, tam nie wiem, 20 metrów kwadratowych, coś takiego. Nie jestem wam w stanie powiedzieć plonu z wagi, jaki wychodzi, bo zawsze robimy tak, że chociaż w sumie nie wiem, musiałbym się ojca zapytać, że tam komputer pokazuje swoje, wtedy ja mam nakoszone, tata jak wjeżdża ma zresetowaną powierzchnię, że tak powiem, zaczyna od zera. No i wtedy załóżmy, nie wiem, nasypie mi na tą przyczepę, ja do niego dzwonię, mówi dobra, słuchaj, jest tam, nie wiem, 5 hektarów, ja mam te wcześniejsze wagi policzone, wiem ile mam na tej przyczepie, dzielę sobie to, wiem jaka jest średnia i wiem co nam pokazuje miernik plonu i wtedy go ewentualnie kalibrujemy, jak coś tam zawyża czy zaniża. Teraz dwa razy się chyba, dwa razy, coś tam się tacie zawiesiła nawigacja, nie wiem, mi tutaj, można by powiedzieć, że to przez tą mnogość słupów, prądów i tak dalej, elektryki, napięcia, jakieś pola i innych historii, natomiast no nie wiem, ja tu siałem, ja tu robiłem jakieś opryski, nawóz rozsiewałem i nigdy mi się nawigacja nie zawiesiła i teraz w sumie nawet nie wiem, czy nie wiem, jak to tata robił, czy mu wracała ta powierzchnia, czy nie, czy musiał od nowa ustawiać nawigację, nie wiem, ale miernik plonu pokazuje chyba, ile on mówił? Niecałe 9 ton? Coś takiego, że tam... Kurde, musiałbym się zapytać, ale czy tam 8,7, czy jakoś tak? Ale myślę, że ten plon troszkę właśnie spadnie przez tutaj takie miejsce, tu jest jedna taka, tam jest drugie. Natomiast jak się odwrócę, to zobaczycie, co tam ma sąsiad przez miedzę na górach. Tu tam na górach tak mu wypaliło pszenicę, że to się normalnie w głowie nie mieści. Natomiast sama pszenica i tak jest super. To jest pole, które mamy drugi rok. To jest drugi sezon w swoim posiadaniu. W pierwszym sezonie ja je tutaj zwapnowałem pod rzepak. Najpierw był rzepak. O, kierunek ma włączony. Bo jeżdżą z tatą dzieciaki. Z całym prowiantem, z plecakami swoimi i tak dalej. I siedzą. I są szurki. Nie wiem, czy ja ich mam do domu zabrać, muszę się zapytać, co oni tam, te chłopaki, robią. O, już dziadek chyba trochę nerwowy. Coś jeszcze mu się sieczkarnia, tam się zapaliło, że sieczkarnia się jakby przypycha, to pasek był luźny, naciągnął pasek, złapał kamień, była taka gęsta, gdzieś tam próbował te legi złapać, taka właśnie gęstwina, złapał kamień, to mu tam palca urwało. I takie dwa przestoje miał, zupełnie nieplanowane, powiedzmy. Może to nie były żadne awarie, ale no były to przestoje, które spowodowały, że czas nam uciekł na marnotrawstwo bez koszenia. Ale sama pszenica wygląda fajnie, tak jak wspomniałem, drugi rok jest tutaj uprawa w moim posiadaniu, najpierw był rzepak, teraz pszenica, jakby tu by dało nawet 8 ton, to ja będę naprawdę mega zadowolony.
bo to takie pole jest, które ma potencjał, ale które potrzebuje trochę pieszczot jeszcze, żeby je odpowiednio nawieść, uregulować pH, co najważniejsze, bo tu z pH też jest problem, a więc uregulować pH, podbać, troszkę podbać, co to za słowo w ogóle? Zadbać troszkę może jeszcze i naprawdę będą z tego ludzie. W ogóle kawałek bardzo fajny, bardzo długi, jak na przykład do siewu, do rozsiewania nawozów, petarda. Natomiast do oprysków jest mega upierdliwy przez mnogość słupów, które tu na nim stoją. To jest, ja nie pamiętam, 9 czy 12 słupów, no bo bardzo dużo i to psuje nam tu wszystko, bo ja widzę, że mam stać, Kaziutek, nerwowy jest. Wiem. Poprzeczniakiem pewnie chce przejechać. No jak to jest, jak już mu nie idzie, tam pewnie chłopaki też siedzą we dwóch, to może tam i ciasno jest. O, że zabiorę z jednego i nie chce jeździć sam w spokoju. Się nie ma co dziwić, bo to wiecie, końcówka żniw, chcielibyśmy zebrać. Jakieś tam deszcze są planowane. O, tu moja kukurydza w ogóle. Tu jest kukurydza Brusli, a dalej w tamtą stronę jest Anowi, czy Amowi, jakoś tak. O. Słuchajcie, 2-3 słowa powiem wam o materiale siewnym, o tym powiedzmy produkcji. Sama produkcja nie różni się tam za wiele od produkcji zwykłej pszenicy, czy tam jakiegokolwiek innego zboża. Natomiast no, jest to też troszeczkę upierdliwe z wielu przyczyn, wiadomo, tam nie może być żadnych obcych nasion, obcych roślin, nie daj Bóg obcych odmian, tak jakby nie wiem, żeby nie było pszenicy ościstej w pszenicy zwykłej, klasycznej. To jest takie tam powiedzmy proste, ja tu nie chcę wam mówić o jakichś tam przepisach i tak dalej, bo wiadomo, że są kontrole, jedna, potem druga, te kwalifikacyjne. Ja w tym roku dodatkowo oprócz tych kontroli kwalifikacyjnych miałem też kontrolę z Piorinu dotyczącą wszystkiego, w sensie środki ochrony roślin, na test na opryskiwacz, moje uprawnienia, pozostałości po opakowaniach, no wszystko co było możliwe do skontrolowania zostało skontrolowane, no tam wszystko było ok. Obyło się bez mandatu, co ważne i ciekawe. Natomiast trochę upierdliwy jest siew, bo wiadomo, że siewnik musi być luks, czyściutki, ale to nie jest jakiś tam problem. Najbardziej upierdliwy jest zbiór i późniejsza logistyka magazynowania tego. Jak widzicie, ja przywożę, tam wysypuję pod dachem i tutaj wożę. Miał być odebrany Banatus, jadą 3 auta, one miały być, to miało być wszystko odebrane do środy, w teorii, do wtorku. No ale życie jest dynamiczne, nieprzewidywalne. Kierowcy dzisiaj mieli być o 7 rano, 3, bo 2 auta zostały odebrane, tam jeszcze 3 auta są do odbioru. Mieli być o 7, byli w porcie, z 7 zrobiła się godzina zaraz prawie 17. My kosimy, ja tu przewożę, no jestem sam i na odwozie i na przeładowaniu tego, tak jak widzicie, też sam to przesypuję, też przyjechał mój teść, my mam tu do pomocy też, tacy przyszli pomóc, byli pracownicy, chodzi o to, żeby sprawniej, bo to jak wiadomo, pierwsze 2 auta spoko, ale trzecie auto trzeba będzie coś tam ręcznie zamieść, podnieść, załadować i tak dalej. No i poprosiłem znajomego, który już ładował mi czy to obornik, czy kukurydzę, czy by nie przyjechał załadować tych aut i powiedział, że też spoko, nie ma problemu, akurat też jest po żniwach, może przyjechać. No i to jest ten plus, że jeszcze jest chęć, ktoś ma chęci przyjechać pomóc. Natomiast spójrzcie, jak to logistycznie no jest troszkę skomplikowane, bo gdyby to była pszenica na konsumpcję, mógłbym to tak naprawdę, gdybym miało wszystko podobne parametry, wrzucić czy to w jeden silos, czy w jedną kupę, brzydko mówiąc, i jest luz, nie? A tutaj? Nie, nawet jeżeli ja mam jakieś tam miejsce, miałem to w hali wcześniejszą odmianę, no to hala musi być co do ziarenka wymieciona, żeby następną odmianę móc wsypać. Jakbym teraz sprzedał całego tego Banatusa, to też musiałoby być wymiecione co do ziarenka. Wiadomo, że jak tam wsypiemy w to samo miejsce, tak jak wspomniałem, po prostu zwykłą pszenicę, no to tam musi być czysto, ale nie tak, żeby tam żadnych ziarenek nie było. A tutaj
Niciula, to samo tyczy się z kombajnem. Kombajn jest czyszczony po zbiorze jednego pola. W zbiorniku jest to wszystko wyciągane. Dodatkowo ja robię tak, nie wiem, może to głupota, że zazwyczaj od granicy objeżdżamy dookoła kombajnem i to wsypiewujemy na przyczepę i to leci jako zboże, powiedzmy, konsumpcyjne. Nie bierzemy tego na materiał siewny, bo wiadomo, coś tam nieraz się zdarzy od granicy, jakieś coś wyjdzie. Chociaż w tym roku to nie było takich problemów. No i dodatkowo jeszcze jakby na dwa razy wysypujemy, czyli przejedzie kawałek kombajnem, wysypuje tak, żeby jeszcze kombajn wyczyścić, przejedzie drugi tam jakiś tam fragment pola i znowu wysypuje, tak, żebyśmy mieli tam takie chociażby jeszcze dwa wysypywania, żeby nie było jakichś tam pomieszań odmianowych, czy też nie daj Bóg gatunkowych. Jest to upierdliwe po prostu, bo można by było po prostu zjechać z pola w pole bez żadnej roboty, a tak jednak trochę czasu to zajmuje. No i wiadomo, jak ma się dużo tych odmian, no to tej zabawy jest sporo, także no trochę jest z tym zabawy. No oczywiście cena jest wyższa niż zwykłej pszenicy, tak jak ja już wam pisałem, jest to 15-20% ceny rynkowej konsumpcji. No, czy to dużo? Na pewno jest więcej, ale materiał siewny w tym roku mega był drogi. Tych bazówek to już w ogóle koszmar po prostu. No ale coś kosztem czegoś, no. W zeszłym roku był materiał siewny tańszy, ten bazowy, i plony były fajne, sprzedawaliśmy dużo drożej. I w tym roku się to nam wszystko wyrównało, że tak powiem. Zaraz wam pokażę, jaki tutaj jest dzisiaj ruch, jak w ulu. Normalnie jak w ulu. Też pozdrowienia dla kierowców. Śmieli się, że gdyby nie oglądali internetu, to by nie wiedzieli, jak dojechać. Nie jest tak źle. O, tam kolega Mateusz ładuje manitką. Trzecie auto, dwa moje już załadowane. A jednak, co manitka, to manitka. To tam, kurczę, bez dwóch zdań. Lux machina. A i tak już miałem chęć odmówić dzisiaj te auta. Ale w sumie dobrze, że przyjechali. Mateusz też ma załadunek. Też ma jakieś tam kontrakty, będzie sprzedawał. Ale akurat pasuje, bo gdzieś późnym wieczorem mają przyjechać. A tam coś kierowcy kombinują. Widać, że to nie pierwszyzna dla nich, bo no momentalnie jak się zważyli, aż mi się śmiać chciało. Rozeszli się jak takie mrówki po podwórku tymi autami. Jeden się przykleił w jeden kąt, drugi w drugi, trzeci ustał do załadunku, także nie było problemu z przejazdem, z ważeniem się, z niczym. No tak widać, że to na parkingach to mają obcykane, gdzie się zaraz tam zmieścić. O, widzicie, trochę tam brakuje, doładowuje. Kurde. Podoba się mi to dla mnie. Jak to się mówi na Podlasiu? Podoba się to dla mnie. Troszkę mu tam dosypię z łyżki, cyk. Ta jedna naciepa dosyć niska. To by mi się bardzo dobrze ładowało ciągnikiem. A tata na polu no kosi. Bardzo długi tam jest kawałek. No postawiłem mu przyczepę mniej więcej na środku, ale no on tak no nie dojeżdżał. Ja mówię, tato, przekoś sobie, chciałem powiedzieć kaziutek już, ale mówię, przekoś sobie w poprzek. Ja mówię, no też przekoś sobie w poprzek, wybierz sobie tak, żebyś pojechał w to i z powrotem. To mówię, zobacz, ile to jest czasu. No i o ty, jo, no. Przekosił sobie, ja mu przyczepę postawiłem i teraz ja muszę za to się bardziej sprężać, żeby zdążyć, bo on teraz będzie miał szybciej pełno, a ja akurat teraz ruska wysypałem. To podnoszenie mnie denerwuje, mógłby trochę szybciej ten tur działać, to by już było też luksusowo. No i łyżka mogłaby być większa, tak żeby stonę wsadził, bo tak mam pszenicy 800 kilo około, wezmę na nią. Także to i tak jest spoko, grochu prawie 900. O, idzie mój teściu. Teściu teraz główny prezes całego bałaganu. Wiem, co miałem powiedzieć, mam wam powiedzieć o przężycie. Mam też dla Krzyśka przężyto bilbokłe, jakoś tak. Mam, no dobra, nie będę teraz szukał. Bilbokłe chyba. Bilbokłe. Jakoś tak, no. I teraz tak, bo wybieraliśmy. No, przeżyto było zasiane po kukurydzy na słabej ziemi, no i tam miejscami, gdzie no wypaliło.
to później podbijały chwasty, no i tego nie kosiliśmy na materiał siewny, to zostawiliśmy osobno. No i teraz mogę powiedzieć tak, z tego co skosiliśmy na materiał siewny, średnia wyszła niecałe 6 ton. 5,90 coś. Uważam, że to dobry wynik, jak na tą ziemię, na ten termin siewu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy wziąć pod uwagę, bo tam mamy akurat na jedno auto skoszone, było 6 hektarów, jednak biorąc, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie te miejsca wypalone i tak dalej, to wyszło poniżej 5 ton średnia. Także o ponad tonę nam mniejszy areał, bo mniejszy, no ale jak w mniejszym areale praktycznie nie było nic, no to to skosiliśmy osobno, to co było zachwaszczone i to nie pójdzie na materiał siewny, ale to nam tak bardzo obniżyło plon, że no, że wyszło poniżej 5 ton, tonę mniej, że tak powiem, zebraliśmy średnio niż to co poszło na materiał siewny. No ale jak liczymy średnią, to musimy liczyć stałej działki, prawda? Więc to normalna rzecz. Natomiast przężyto po kukurydzy, gdzie mam na dzierżawie, tam takie pH było poniżej 4, co prawda wapnowałem, no to tam tragedia, nie? Tam ja kawałek nagrałem filmu, ale był problem jakiś tam z kartą, było pełno i nie wiem czy, nawet nie wiem czy to się nagrało. Słuchajcie, tam wyszło 3,5 tony z 9 hektarów średnio, nie? Więc jak jeszcze doliczymy koszt dzierżawy i tak dalej, no to tam udupiłem niemiłosiernie. Jeżeli chodzi o finanse, strasznie. No i mam też z grochu materiał, ale to może grochu to dogram, dobra. Także no na przężycie tym nasiennym, no to powinienem wyjść tam powiedzmy jeszcze na swoje, no bo to na materiał siewny, więc trochę lepsza cena, więc tam jeszcze powinno być ok. Natomiast te przężyto to jest chyba medalion był. No gdzie było ładne, to było ładne, no ale jak wiecie, no działka, kurczę, z takim pH, no to miejscami tona leciała, nie? I to ojciec na dwójce chciał jeździć kombajnem, no to kosa nie docinała. To jeździł na jedynce, pełna manetka, 7 na godzinę i nie było co zbierać, no. Miejscami to można było kłosy liczyć. No i tak to wygląda, no. Jakiś ja mam chyba krótkie nagranie z tego, ja muszę zobaczyć, czy mi się to ostało, czy nie. Jak się ostało, to wam wrzucę też. A jak nie, to wam nie wrzucę, no, prosty temat. Ale uwierzcie, że źle to wyglądało, po prostu, no. Gdybym chciał, to mógł wam powiedzieć, kurde, 5 ton było, no ale nie było. Było, nie, znaczy nie było, było 3,5. I to chyba, no, nawet z ogonkiem, chyba 3,560 coś tata mówił, a ja w sumie później już nie ważyłem, bo coś tam do brata wywieźliśmy, także nie mam całego zważonego, bo jeszcze u brata rozładowywaliśmy. No, także... Ale tak jak wam mówiłem chyba w jednym z ostatnich filmów, to naprawdę jak się tam ustawi, przestawi odpowiednio kombajn, no to on naprawdę dobrze pokazuje te wydajności. No tam myli się na tych wszystkich hektarach, wszystkich tonach, dosłownie kilkadziesiąt do kilkuset kilogramów, no, na hektarze, także to jest kilka procent raptem, nie? To taka... To nie jest duża, istotna różnica, nie? Nie jest to jakiś tam nie wiadomo co. Gdyby to było, nie wiem, zbieralibyśmy 8 ton, a on by pokazywał 10, no to tak. Ale jak zbieramy 8 ton, a on pokazuje, nie wiem, 8200, to tam nie ma znaczenia. No także mam nadzieję, że jeszcze coś z pola wam wrzucę. O, jest to trochę żmudne. A, no i co się dzieje, tacie? Wyskakuje w kombajnie kontrolka od sieczkarni. Sieczkarnia pracuje, wszystko jest dobrze, tnie, paski, tak jak wam mówiłem wcześniej, ponaciągane. I co ciekawe, przy wysypie, skończy sypać, bo poszedłem zobaczyć, skończy sypać, wyłączy, słuchajcie, wyłączy rurę, tak, od wysypu i zaczyna piszczeć. I zaczyna piszczeć, że nie ma obrotów, że coś jest nie tak. No rozmawiałem tu z panem Robertem, naszym mechanikiem, mówi, że no prawdopodobnie czujnik, no ciężko, no bo gdyby coś było nie tak, no to by się zapchała, a akurat w palasie słomy jest od diabła, więc tam są tak duże obroty, mówi, że to powinno chodzić, ewentualnie stanie i koniec, natomiast no chodzi i no prawdopodobnie czujnik, jak będzie nam nieubłagalnie piszczało cały czas, że nie da się kosić, no to trzeba będzie go zmostkować, no ale jednocześnie trzeba będzie patrzeć na to, co się dzieje z tyłu, czy na pewno sieczkarnia chodzi, bo no wtedy można kuku zrobić. No i to będzie na tyle, trzymajcie się. A nie, to będzie na tyle stąd, jeszcze zobaczymy się na polu.
Kurczę, miałem taki fajny materiał nagrany z tatą i Wojtkiem w kombajnie, ale chyba jak wchodziłem do kombajnu, odpadła mi... gdzie ja tu mam? Odpadło mi zamknięcie od baterii, chyba bateria się ruszyła i się tylko początek rozmowy nagrało, potem już dalej nic, bo sobie sprawdzałem, bo tak mówię, kurczę. Później coś dogrywałem i patrzę, znaczy wyłączyłem kamerę, patrzę, ona się włączyła. Mówię, jakim to cudem? No, okazało się, że się nic nie nagrało. Szkoda, no ale trudno, słuchajcie, kończymy pomału tutaj tego palasa. Problem mieliśmy taki, że ja wam coś wspominałem, że nawigacja się coś tam wieszała, coś tam. Tu z tą wtyczką mam problem, kurde. Potrafi mi lewy kierunkowskaz przestać świecić i trzeba, i muszę, jak ją poruszam, to jest wszystko dobrze i... No, problem był taki, że zawiesiła się nawigacja i coś tam wyskoczył komunikat od miernika plonu i on przez jakiś czas nie mierzył w ogóle plonu i plony spadły tam na 6 coś i bo to areał się zwiększał, a plon się nie zwiększał, jakby masa w kombajnie. No ale teraz byłem właśnie wcześniej, jak byłem u taty, u Wojtka, no to z powrotem skoczyło prawie na 8 ton, więc może tu będzie fajny plon. No, o, dzwoni akurat ojczulek. No, co tam? Halo. Znaczy jak się ją zostawię z przodu, to ci popierniczę przejazdy, bo tak masz w to i z powrotem zbiornik. Tylko że tu masz znowu szerszy kawałek teraz, ale to najwyżej dokosisz. Dobra, niech ona tu stoi. No. No. No dobra, to tu dojedziesz tu, no. I co? Ja tu jeszcze mówiłem. No więc coś tam podciągnęło się z powrotem pod te 8 ton, także no mam nadzieję, że będzie dobry wynik. Mam ponad 70 ton zwiezionych. Na rusku, ojciec mówi, że na ruska nie wejdzie. Więc powiedzmy będzie 80 parę. No może 100 ton nie złapiemy, kurczę. Może 100 ton nie złapiemy. My tak liczyłem po cichu na 100 ton. Mówił tata, że tam, bo te pole jest, mniej więcej wygląda tak, tu i tu, tak jest te pole. Żonę jakby jest, tu jest długie i tu jest taki krótszy fragment, to jest tam, co zaraz zobaczycie. I tam był taki tam piachur, takie tam dziadostwo, tam są 3 hektary, no to tam tak zaniżyło to plon, no ale i tak jestem zadowolony, że tutaj naprawdę uważam, że jak na to pole, no to super, no to naprawdę nie ma co narzekać. Zabieram HL-kę, bo ona już mi będzie niepotrzebna, tu zanim tata nakosi, to ja sobie ją zabiorę, przyjadę z powrotem, bo tak to jest, jak się samemu jeździ. Mógłbym pociągnąć dwie naraz w sumie, ale nie, bo chcę zostawić flip dla później. Nie, dobra, HL-kę muszę zabrać do domu. I tyle, i nie ma dyskusji. I wtedy najwyżej przyjadę. Jak to zrobić, żeby było mądrze? Ruska zostawię później na drugim polu. Dobra, bo teraz wysypuję już do hali, bo w hali jest uprzątnięte, więc to wysypanie idzie momencik. Tu są chyba jeszcze dwa zbiorniki, coś tam takiego, no zobaczymy. Także HL-kę zabieram. O, tutaj, tu było takie tam słabe. O, widzę, tam chłopaki coś pryskają. Zestaw John Deere'owy, ciągnik i psikawka. O jest, co tu za wertepy, panie. Trafnie jeszcze będę musiał wychodzić, ja cię już i tak muszę. No. Także idzie fajnie. O, zobaczcie, koguty ma już włączone, będzie sypał pewnie. Także no, fajnie, nie przejechałby jednej długości pola. To dobrze. Ino się cieszyć. Ino się cieszyć. Kończymy kosić palasa. Jest pełna ruska, niepełen fligl. I zaś muszę rzeźbić, jak to zrobić, żeby zdążyć obrócić ze wszystkim. No niestety trochę kursowania jest. Tata się nie chce przekonać, żeby ciągnąć wózek za sobą. Życie. Ma prawo. Ua! O, tak sobie to zrobimy. Ja mu tu odczepię, niech on ściągnie sobie header. Ja pojadę po frigla, doładujemy na frigla.
wtedy zaprowadzę mu wózek. Za wysoko teraz, kurna olek. To jest też takie dziadostwo. Teraz zobaczymy. Ja mu zaprowadzę wtedy wózeczek z headerem i... No i muszę wrócić wtedy po jakąś przyczepę, jechać ją wysypać i zaprowadzić mu na pole. Ja pierdzielę, co za kombinacja. Ja pierdzielę. No trudno. Zanim tam obkosi rogi, jakieś tam pierdoły, to może i zdążę wrócić, a jak nie, to chwilę poczeka. Zobaczymy w ogóle, czy się da kosić kolejne pole. Bo to też tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo do końca, dopóki się nie wiedzie. Czy nie złapie wilgoć? Tam jest taki troszeczkę dołek. Bagienka zawsze rosa wcześniej na takich, w takich miejscach się pojawia, więc zobaczymy, jak byłby wiatr. A coś tam wiatraki się kręcą, to akurat nie czułem za bardzo. Ale jak byłby wiatr, to spoko, to na pewno... na pewno tą rosę by przegoniło. No złapalibyśmy coś jeszcze tej jednej pszenicy. Tu też jestem ciekaw, co będzie. 100 ton nie przekroczymy z tej działki. Tu nie ma 12 hektarów, chyba 11. Oj, przepraszam, 11 coś. Zobaczymy, co kombajn pokazał. Też, bo to wtedy jak ma... Co prawda plonu mu nie mierzyło dokładnie, ale powierzchnię spisał, więc zobaczymy według kombajnu, co tu wyszło, co on tam obgolił. O, bardzo ładnie. Ostatnio mówiłem, narzekałem, że to ja tak sypię, że ja rozsypuję po drodze, a tu proszę. Idealnie. Idealnie nasypane. Wzorowo wręcz. I na takiej przyczepie mamy pite 17,5 tony. Tak już wiem z doświadczenia. Czyli jakby dobrze, jakby jeszcze tak utryptali, to by 18 zmieścił. Jestem jak na razie mega zadowolony z tej przyczepy. Nie wiem, ci co mówili, że one ciężko po polu chodzą, ja je 6-6 ciągałem. Kurde, no. Bardzo fajnie. Jestem zadowolony na razie, naprawdę. Trafisz? Chyba nie trafi. Nie, nie trafi. Jak to? A jak to wyszło? Powiedz mnie, czemu to tak? A tu już nie mogę bardziej skręcić do góry. Na świński włos. Zobaczymy, czy wskoczy. Luksusowo. A nie. Teraz pierdykniemy po hamulcach. W dalszym ciągu, że tak powiem, jest tutaj szansa na 8 ton z tego pola. Zobaczymy, co nam wyjdzie z wagi. I tak jak mówiłem, jakby tu było 8 ton, to ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. I też tam ktoś w komentarzach pisał, że tak zaczynam się starzeć, marudzę. Kurde, macie rację. Macie rację, to absolutnie nie ma co narzekać, nie ma co marudzić. Nie ma co, nie wiem, być jakiś tam złośliwy w stosunku do nikogo, a tym bardziej w stosunku do ojczulka. Ja chyba jestem po prostu jego synem, on też taki, kurde, taka bestia jest, nieraz złośliwa. I to chyba takie rodzinne trochę, ale... trochę żartuję teraz, ale wiecie, jak to są ojcowie, nie? To jest tak trochę żarty, trochę na poważnie, bo wiadomo, jak to jest u ojców. Tam pochwalić to ni, to ni. Ale jak opindolić, o kurna, to tam się nikt nie czai. No, a tak naprawdę, żeby nie ojciec, to bym zginął w diabły, przepadłbym w piździec i nic by ze mnie nie było. To po pierwsze. Nie, jedź, ja do ciebie podjadę. Stój, o, dziękuję, widzicie, posłuchał. Prawie, że rozumiemy się bez słów, no bo on mnie nie słyszał, więc można tak powiedzieć, że rozumiemy się bez słów. Także naprawdę żniwa przebiegają dobrze. Plony nie na wszystkich polach, ale jednak można powiedzieć śmiało, że zadowalają. Kurna, gdzie ja się tak ubrudziłem? Zadowalają, nie ma co naprawdę narzekać, marudzić. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, ze zdrowia, z rodziny.
kurde, nie mam otwartych z tej strony drzwi. No, bo jest naprawdę z czego się cieszyć i absolutnie nie ma żadnych powodów do narzekania. Ogólnie ten dzień tak jakiś pozytywny był. Poczułem taką wewnętrzną, pozytywną energię. Takie w sobie coś. Takie... Wiedziałem, że po prostu będzie dobrze. A to chyba po prostu dożynki się zbliżają i o to w tym wszystkim chodzi. Bo faktycznie zostało nam teraz jakieś 15 hektarów. Także bliżej, że tak powiem, jak dalej. I z tego się trzeba cieszyć, oczywiście. Pięknie, no to jest coś niesamowitego, jak to ładnie wszystko wchodzi. Ale czemu mam tu brudne? Idzie moje rękawiczki, pełno butelek od wody. Ta woda jest kapitalna, bo jest zawsze nagazowana, przez to jest zawsze smaczna. Natomiast, ja mogę znaleźć rękawiczek. Natomiast od cholery butelek jest, kurde. Tych butelek jest wszędzie pełno. Znaczy wszędzie pełno, no nie wszędzie pełno, ja mam w każdym ciągniku. Niby chodzę, wyciągam, ale co z tego, jak się dziennie kilka opierniczy wypiję? No to jak? To tak? Jak to tak? Powiedzcie. Szefunciu, ty siedź. Ja ci tu wszystko zrobię. A, najpierw robimy tu. Teraz robimy tu. Daj trochę na dół. O, widzisz? To jejo. To jejo, no. Taki mamy układ właśnie, że Kaziutek siedzi, ja przepinam, odpinam, wypinam, kuźwa, jak to brzmi. I druga strona jeszcze. I teraz plan jest taki, że ja odstawiam wózek, zapierniczam po frigla, jadę frigla wysypać do domu i zapierniczam na pole, żeby Kazik miał gdzie wysypać. Wtedy ktoś, a docelowo prawdopodobnie teściu, zawiezie mnie na pole, bo dzisiaj też był, a to zresztą widzieliście, zawiezie mnie na pole tu i ja zabiorę Ruska i znowu będę musiał zapierniczyć do góry troszkę i do tyłu. Jo! No to ci nie, do góry nie poleci. Daj trochę do góry i do tyłu. No, już mam za mocno. Bo chyba tam zaszło ci, niżej daj. I do, o Jezu, Kaziutek, lżej. Wzeszło, do tyłu daj. A po co tak mocno? Ja mówiłem do tyłu. No jo, dawaj, będzie. Nic nie słyszę. I do góry, bo nie słuchasz, jak mówię. Kurna, Olek. A, światło muszę podłączyć. Ja, Kazik wbija trójkę i zapiernicza. A ty, Mateusz, składaj. Ja pierdzielę. Jakie to jest prawdziwe, co? Jakie to jest... O kurna. Ale teraz odpierdzielił manianę. Nie przyłożę zabezpieczenia. Teraz kto odpierdzielił? Kazik czy ja? Nie, no nie przyłożę. Bo przeszkadza mi ten. Dobra. Mamy drugie. Na szczęście to niedaleko. Także spokojnie sobie przelecimy. Dobra. Drugi dziobek. Zgubił, kurde, dwa nowe podbieracze łanu. Ja. Jak to gdzieś mój kumpel mówił, pracował w jakimś tam firmie, tylko chodził kierownik i po premii, po premii, po premii. Chyba będę musiał tak samo zrobić, po premii. Kurde, przyczep stoją. Jedna, druga. O.
O, cyk, cyk, fuch. Elegancko. Zastanawiam się, jak to zrobić. Może pojadę do domu, HL-kę mu przyprowadzę? Dwa zbiorniki rzucimy HL-kę. Nie, bo HL-ką później się, kurde, źle kipruje. Znaczy kipruje się dobrze, tylko jest bałagan. A nieraz jeszcze nie HL-ki nie kiprowałem na koszu. A nieraz już, jo. W tym roku, tylko na hale sypałem. Kurde, jak człowiek się do dobrego szybko przyzwyczaja, ja pierdzielę. Szok normalnie. Po prostu szok. Dobra, światełka mamy. I ogień na tłoki robimy. Od razu. Dobra. Ale chyba faktycznie HL-kę podstawię. Żeby mógł sobie spokojnie chociaż ze dwa zbiorniki wsypać. No, to jest myśl. A wtedy tutaj wrócę po HL-kę. Jo. Tak też zrobię. Także słuchajcie, w opisie filmu podam wam podsumowanie plonów z tego pola. I do zobaczyska następnym razem. Cześć!